Bartłomiej Jędrzejak przeszedł spektakularną metamorfozę. Dziennikarz znany z Dzień Dobry TVN postanowił zupełnie zmienić swoją fryzurę. Miał ku temu chwytający za serce powód, zrobił to, biorąc udział w akcji charytatywnej, a także okazując w taki sposób wsparcie innym osobom. Bartłomiej Jędrzejak jest polskim prezenterem telewizyjnym i dziennikarzem. Przez wiele lat współpracował z TVP, jednak obecnie zasila szeregi pracowników TVN. Regularnie pojawia się w, gdzie przekazuje informacje dotyczące prognozy pogody, a także prowadzi liczne reportaże, zarażając ich uczestników oraz widzów niesamowitą energią. Zobacz także, Bartłomiej Jędrze jak poinformował niedawno swoich obserwatorów, że wraca po wakacyjnej przerwie do pracy, jednak jego powrót wiąże się z niemałym zaskoczeniem dla wielu osób. Prezenter zdradził wówczas, że przeszedł kolosalną metamorfozę. Jutro po wakacyjnej przerwie wracam do Dzień Dobry TVN. Mocno zmieniłem wizerunek, ale nie martwcie się. Wszystko jest ok, napisał. Następnie kontynuował swój wpis, tłumacząc pobudki, jakie nim kierowały. Wspomniał o osobach, które zmagają się z nowotworami i podczas leczenia utraciły włosy. Zobacz także, zrobiłem to dla wszystkich, którzy stawiają czoła nowotworom. Przyjmują chemię i tracą włosy. Kobiety, mężczyźni, dziewczynki i chłopcy. Mój tata też. Mówią, że w taki sposób choroba ostatecznie odziera ich zgodności. A najgorsze, co można powiedzieć, to spoko. Włosy odrosną, napisał. Jak zapewne większość osób domyśliła się, dziennikarz postanowił, w ramach solidarności z osobami cierpiącymi na nowotwory, zgolić całkowicie włosy. Jego działania miały również na celu zwrócenie uwagi na potrzeby małych pacjentów, zmagających się z problemami onkologicznymi. Odwiedził szczeciński szpital z chęcią dodania otuchy dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi. Przejęty ich heroiczną walką i cierpieniem, z którym muszą zmagać się na co dzień. Postanowił wesprzeć je poprzez niecodzienny gest, ogolił głowę. Decydując się na ten odważny krok, okazał wszystkim szacunek i poczucie akceptacji. Ponadto, wizyta dziennikarza w szpitalu wiązała się z częścią akcji charytatywnej. Jej zadaniem było zebranie funduszy, za które dokonany zostanie zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziału. To był impuls. Od kilku lat jestem wolontariuszem drużyny szpiku. To fundacja, która zajmuje się onkologicznie chorymi. Szefowa Dorota Raczkiewicz zapytała, czy nie mógłbym pomóc, bo zbierają pieniądze na sprzęt dla kliniki. Postanowiliśmy, że zrobimy zrzutkę. Skontaktowałem się z panią Marzeną Maj, Business Foman z Krakowa. Zapytałem, czy nie zechciałaby wesprzeć zrzutki. Podjęła decyzję, że kupi cały potrzebny sprzęt, mówił w rozmowie z dzień dobry